Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień kwarantanny nadaję z mojego balkonu. Witajcie w środę do południa. Taki oto widok u nas, ostatnio taki częsty. No, za niedługo będziemy coś jeść. Ja zawsze tylko coś jem, bo ja lubię jeść. No, a potem będziemy patrzeć, co tam dalej będziemy robić. No to na razie. No, ostrości nie ma. Tu mam śniadanko dzisiejsze, środowe. Zrobiłam sobie kanapkę z burakiem, serek na to, taki tostowy, co na tosty, szczypior z czosnku i dałam to na chwilę do mikrowali, żeby mi się to taki tościk zrobił. I Jajusia, bliźniaczki, bo każdy ma po dwa żółtka, takie maciupkie, razem z tymi, z kiełkami. A w herbatce to mam wszystkie zioła. Forsycja, kwiat forsycji, czystek, mięta i pokrzywa. Znaczy nie wszystkie, ale same zioła. No i tak będę sobie jadła. Mąż już powrócił z pracy, znowu zawczas. I znowu nie mogę w dużym pokoju nagrywać. Chyba go wyrzucę na balkon. A teraz będę jadła. Mąż sobie zrobił takie Jajusia. Takie smakołyki. A teraz warczy. No witajcie, dzisiaj w środę. Jest jeszcze jasno. Dzisiaj się wyrobiłam także jasno, ale w pokoju już nie nagrywam, bo oczywiście mąż przyszedł wcześniej do domu, no i nagrywam sobie w kuchni. No, on był na dyżurze takim, czy nie trzeba jechać jeszcze do pracy, także no. A ja przychodzę wam powiedzieć taką rzecz, której wczoraj zapomniałam powiedzieć na temat tych palm, no bo Wiki mi tutaj taka cała rozemocjonowana była, że w końcu pojęła tą matematykę i tak fajne wyniki miała, że zapomniałam. No, a z tymi palmami to jeszcze chciałam wam powiedzieć takie rzeczy, że kiedyś w Polsce to palmy mają jeszcze prasłowiańskie korzenie, jeszcze przedchrześcijańskie, bo właśnie robiono takie wielkie palmy z zajściem wiosny. Pierwszego dnia wiosny też i właśnie ścinano, chłopy szli w nocy ścinać jakieś drzewo do lasu, pewnie jakieś cienkie, no bo z wielkim drzewem pewnie nie dałoby się chodzić. I właśnie na tym drzewie, taki pal to było używane, na tym było obwiązywane właśnie gałązki różne i kwiaty, chyba te suszone, no. I z tym obchodzono wieś kilkakrotnie, żeby odpędzić złe moce po zimie i żeby przyciągnąć wiosnę. No a nasze już takie zwyczaje, potem to już przejęło chrześcijaństwo te palmy, no bo wiadomo, się wzięły stąd, że ludzie tak witali Jezusa, jak wkraczą do miasta, nie? No, palmami. I u nas właśnie dlatego, że u nas najwięcej jest wierzb, jest pod dostatkiem wierzb, no to robiono przede wszystkim te palmy z wierzbowych gałązek, które symbolizują żywotność, taką życie, żywotność. No ale nie, no, w niektórych regionach Polski, chyba na Kurpiach, o ile się nie mylę, tam robiono też właśnie palmy sosnowych takich pali i obwiązywano te gałązki i w to wplatano kwiaty. I chyba tam było, bo jeszcze też i w innych regionach takie palmy robili, ale tam chyba robili takie właśnie, że kolor kwiatów miał znaczenie, a kwiaty już gospodynie zaczynały robić od początku postu. Takie z bibuły kwiaty, nie? Z papieru.
I każdy kolor tam coś symbolizował w tych palmach. Także to nie było takie bez znaczenia. W Lipnicy Wielkiej chyba, z kolei do teraz chyba są takie właśnie konkursy na najwyższą palmę, o ile się nie mylę. I też są te krupiowskie palmy, to miały te kwiaty z papieru robione. Też były na koniec palmy u góry, to była w wieńczu koronę, korona zrobiona na znak korony Chrystusa Króla, a wstążki różnokolorowe były poprzywiązywane. To miało też znaczenie, że łączy się niebo z ziemią, nie? No, a z kolei tu na południu Polski, w górach, to z kolei robiono te palmy z barwionych, suchych ziół, kwiatów na wysokich tyczkach wierzbowych, leszczynowych lub wyklinowych. No. Palmom też przypisywano magiczne moce i takie obrzędy właśnie wielkanocne to były, jak się wyszło z kościoła z poświęconą palmą, to się wszyscy okładali tą palmą, bili się tą palmą. W jednych tych pisze, że właśnie jak z kościoła się wyszło, w niektórych książkach, że jak się wróciło do domu, to się domownicy okładali tą palmą, obchodziło się dom kilka razy dookoła, żeby odpędzić złe moce z domu. No, te kotki z baś się połykało na znak, żeby tak chronić gardło i płuca od różnych chorób. To tak by tak teraz pasowało, nie? No. I co jeszcze? Zapomniałam. W każdym razie my... A, jeszcze z tych patyków, znaczy się z tych gałązek wierzbowych, potem robiono sobie krzyżyki takie nicią albo sznurkiem obwiązywano krzyżyki i te krzyżyki na polach stawiano, tak wkładano w rogach pól, żeby to chronić od gradobicia, suszy i innych takich złych rzeczy. No, a my tak właśnie jak te niektóre te zwyczaje żeśmy sobie tak przejęli i jak wracamy z kościoła, to się obkładamy tymi palmami, się bijemy, to się tak chłosta, ledwo co, no ale ja zawsze mówię uwaga, uwaga, bo mi się zepsuje, palma mi się połamie. No i połykamy te bagniątka, jak to się mówi. Mój mąż to nie połyka tego, ale my zwykli połykamy. No i tyle to o tych zwyczajach, obrzędach niedzieli palmowej. Też w niektórych regionach są właśnie takie przedstawienia wjazdu Chrystusa na osiołku. Są takie przedstawienia robione, nie? Zawsze mi braknie jakiegoś słowa, jak chcę coś powiedzieć ładnie, gładko, to nie wychodzi tak. W każdym razie różne takie są obyczaje w różnych regionach świata, Polski. No. I to tak. Dzisiaj mi dużo zajęło, już kończąc ten temat palm. Chyba wyczerpałam tym razem ten temat. No, to wam powiem dzisiaj znowu, zaplanowałam sobie co innego robiłam. I tak jak mówiłam, ja sobie nie mogę nic zaplanować, bo zawsze mi coś wyjdzie. No, przypomniało mi się, że ja od pół roku, moja właścicielka mieszkania mi dała znać, że nie dostała rozliczeń liczników, nie? Bo ja się tam co miesiąc sobie spisuję liczniki, rozliczam się i według tego jej posyłam pieniądze za czynsz. Za wodę, prąd i tak dalej. No i pieniądze jej przesyłam, tylko że ja sobie to obliczam, no i nie przez pół roku jej tego nie posyłałam mailowo. No i dzisiaj to musiałam zrobić. Za 6 miesięcy z każdego miesiąca jej tamte rozliczenie rozpisać, no bo ja to mam w zeszycie, no ale zeszytu jej nie poślę, nie? Tylko musiałam to rozpisać w mailu i przesłać jej. Także mi to trochę zajęło czasu.
No, ale już mam to z głowy. Jeszcze trochę, zaś będzie następne do pisania, nie? No, ja tak przeważnie koło 10 każdego miesiąca, tak od 1 do 10 rozliczam sobie to wszystko, mniej więcej wiem, ile się zużyło, i to jest tak. W jednym miesiącu jest bardzo dużo zużycie wody i prądu, to w następnym miesiącu trzeba oszczędzać, znowu się to zmniejsza, i tak mam troszkę ruchome. Ale co ciekawe, z gazem jest zawsze tak samo. No bo w sumie gotować zawsze trzeba tak samo, nie? Codziennie się tam gotuje obiad, no i tak mniej więcej tego gazu wychodzi. Ale teraz w kwietniu, bo to już będzie w kwietniu, to będzie większe zużycie gazu pewnie i prądu. No bo wiadomo, jak się będzie coś piekło, gotowało, więcej się będzie piekło. No może gotować więcej się tak nie będzie, ale piec. Bo to jednak dodatkowo się ciasta jakieś piecze, czy tą babkę, baranka, tam sernik, no to już są trzy. Jednocześnie się tego nie da upiec, nie? Tylko trzeba każde z osobna upiec. Pasztet też, także trochę tego jest. No ale jak na dzień dzisiejszy mam ją już z głowy. No. Dzisiaj mamy obiad taki sam jak wczoraj, bo zrobiłam wczoraj pełen duży gar znowu żuru. Także nie pokazywałam wam, no ale zrobiłam z żuru. No i bo ten zakwas mi fajnie już wyszedł, nie? No i mam jeszcze na dzisiaj ten obiad, także się dzisiaj nie muszę za bardzo tu stresować z obiadem. Zobaczę, może jeszcze coś z tymi szafkami podziałam, może nie wszystkie, ale może przynajmniej kilka zrobię. No i być może chleb będę piekła jakiś, jeszcze nie wiem jaki, czy na drożdżach, czy na zakwasie. Bo tam już jest resztka chleba, a nikomu się nie chce wyjść z domu, żeby iść po chleb. Także zobaczymy, jak to będzie, nie? No. I to tak. Tak jest, tak nie śpiąco, tylko tak leniwie się zaczęło toczyć to życie teraz, jak się nigdzie nie wychodzi. No, ale jakoś to przeżyjemy. Jeszcze się wieczorem odezwę do was. Mam nadzieję, że będę miała też coś ciekawego do gadania. Bo chciałam was trochę podnieść na duchu, żeby tak się nie martwić tym, że nie można wychodzić. Wiadomo, że to jak są jakieś zakazy, to człowiek tym bardziej by to chciał robić, nie? Jak na przykład ja się nie mogę odchudzać. Ja sobie tylko pomyślę o odchudzaniu, o diecie, to ja zaraz jestem głodna i na wszystko mam smak. I wtedy nawet jak tak normalnie bym nie pomyślała o jakimś jedzeniu, żebym to zjadła czy tamto, to wtedy jak się odchudzam i tego wiem, że takich produktów, a takich nie mam jeść, to wtedy akurat zawsze mi przyjdzie na to smak, nie? Także tak jest właśnie z zakazami u nas. Jak czegoś. No, nie wiem, dlaczego mi aparat przerwał. Czy stwierdził, że po jakimś tam czasie się wyłącza, ileś minut się gada, to się włącza, ale chyba nie, bo przecież jak wczoraj nagrywałam 25 minut na ogródku i mi nie przerwało. Także nie wiem, czy może pamięć się kończy mu. Będę musiała pousuwać filmiki, czy co. Także na wszelki wypadek to już sama zakończę jak na razie. Dziękując wam za fajne komentarze i zapraszając jeszcze do komentowania, do łapkowania, subskrybowania. A wieczorem jeszcze przyjdę się z wami pożegnać na dziś. No to na razie, to do za chwilę dla was, nie?
zobaczymy, jak ten chleb nam tutaj wyszedł. Już jest zimny, a ktoś mi ten nóż nie chce kroić. Może tak do... Teraz zobaczymy. Nie wiem, czy to widać dobrze tam. Mięciutki, upieczony. Taki puszysty jest. No. I to tak. I chlebuś pójdzie do schowania. No witajcie. Przychodzę się już praktycznie pożegnać, bo już filmik mam zmontowany. Tam pokazuję wam, jak chlebuś piekłam. Jest bardzo dobry chleb. Także tylko się pożegnam. Chciałam jeszcze dzisiaj bułeczki piec, ale już dzisiaj mi się nie chce. Może się dopiero zabierać za bułeczki czy rogaliki, bo miałam smak na parę bułek tak i rogaliki nadziewane dżemem tym z czarnej porzeczki. Taka drożdżówka jakby. No ale już mi się nie chce o tej porze tego robić. Bo to zanim to ciasto urośnie, zanim co i potem się bawić, to już to jutro prawdopodobnie. No chodź szybciutko, bo zaraz nam się znowu wyłączy kamera. No chodź, chodź tak. Wybrzak, nasza psineczka. No. Jest w sweterku, bo u nas dzisiaj tak my wietrzymy dużo i potem jej to jest zimno, jak na dole chodzi, to tak wiem, jak po nogach ciągnie to i pieskowi zimno, to chodzi w sweterku. No cóż, już nie, właściwie nie ma co dużo gadać, bo wszystko wam już dzisiaj powiedziałam. To będziemy się żegnać. Pozdrawiam was. Życzę wam miłego dnia. Przyjdźcie znowu jutro. Ja przyjdę do was jutro, jak mnie wpuścicie. No, jutro będzie znowu pewnie ładny dzień, jeszcze cieplejszy niż dzisiaj, bo dzisiaj chłodno, było zimno. Ale teraz każdy następny dzień ma być cieplejszy. No to zobaczymy, jak to będzie, nie? No. Dobra, to łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. No i do jutra. Pa! Pozdrawiam was wszystkich. Majo.